Dzień dobry, a w studiu Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy, kandydat do Parlamentu Europejskiego, lista numer 7, Katowice. Witam Państwa. Kilka dni temu nowy członek Kongresu Nowej Prawicy, Przemysław Wipler, powiedział, że pan jest bardzo szarmancki wobec kobiet. A to właśnie. I to mnie napawa nadzieją przed tą naszą rozmową, bo zacznę od stwierdzenia Jacka. Nadzieja jest matką wynalazków. Chciał pan powiedzieć zupełnie coś innego. Nie, powiedziałem, co powiedziałem. Nie rozumiem, dlaczego ludzie usiłują wkładać mi w usta coś, czego nie powiedziałem. Bo pan jest inteligentny i pan dobrze pamięta przysłowia. Więc jeśli pan je kaleczy, to robi świadomie to. Ale to w ogóle nie jest ważne. Ważne jest to, może też dla pana nie jest ważne, co wczoraj o panu powiedział Jacek Kurski. Przy okazji konferencji, na której posłowie Solidarnej Polski domagali się zaostrzenia kar za gwałty, powiedział, że za to, co pan mówi o kobietach i gwałtach, to powinien pan dostać w mordę, przepraszam za cytat, to nie ja powiedziałam, tylko Jacek Kurski, ja tylko powtarzam, ale nie dostanie pan, ponieważ pan ma... A czy to nie jest nawoływanie do czegoś strasznego, bo ja nie znam kodeksu karnego, ale tak podejrzewam. Bicie w mordę? No właśnie, to nie jest na kanale. Chciałam pana poprosić o komentarz. Natomiast to jest dziwna sprawa, no bo w tej chwili na polecenie pana premiera, który powiedział, że on ma zadanie, żeby nie dopuścić, żeby uniosceptycy tam weszli do Unii Parlamentu, prawda? No to rzuciła się na mnie cała kupa piesków wszelkiego rodzaju, szarpią za nogawki. Pomijam agentów bezpieki, prawda, gdzie kiedyś byłem przesłuchiwany przez Stokrotkę i Pallada, prawda, parę dni temu. No to jest wyjątkowo ze żartu, że nienawiść w ich oczach, z uwagi na uchwałę lustracyjną oczywiście, przynosi mi zaszczyt i niechęć pana Kurskiego też przynosi mi zaszczyt. Natomiast niech mi pani powie, o co konkretnie pan Kurski miał do niej pretensje, czy ja tego powiedziałem? No, powiedział pan, że kobiety... Właściwie to pan zanegował chyba to, że gwałty istnieją, czy nie? Nie, nic tego nie negowałem. Powiedziałem tylko, że na ogół... Powiedziałem to 25 lat temu, żeby być istnym w książce o życiu w rodzinie, prawda? I normalnie jest tak, że to kobieta stawia lub udaje, że stawia opór, prawda? I trzeba z czuciem, prawda, wiedzieć, kiedy to jest prawdziwy opór, a kiedy nie. I nie rozumiem, jak na tej podstawie można twierdzić, że ja popieram gwałty. Natomiast powtarzam... Powinny być kary za gwałt wysokie. Takie? Kary za gwałt są takie, jakie są, natomiast jest pytanie oczywiście, jak one są stosowane. Natomiast ja mam takie pytanie, bo dlaczego mnie się pyta nie o sprawy Zaraz podstawowe? Będziemy o tym nie, rozmawiać. No to przejdźmy do bo to nie jest program wyborczy, to jest salon polityczny, ja rozumiem, trójki, w którym rozmawiamy o różnych rzeczach. Ale gwałty nie są działalnością polityczną, więc może przejdźmy do polityki, dobrze? Ale rozmawiamy nie tylko o sprawach. Ale to jest salon polityczny. Stricte polityczny. Nie, ale zajmujemy sobie czas i to jest robota celowa, żebym w czasie gdzieś... Nie, proszę pana. Oczywiście, że tak. Nie, to nie jest robota celowa. Jeszcze zajmę przez chwilę panu czas. Pytaniem, czy nie wycofa się pan ze słów dotyczących niewiedzy Hitlera o Holokauście? Prawdopodobnej niewiedzy Hitlera. Ale proszę panią, przecież jest nawet... Pytam tylko dlatego, że to sprawa polityczna, bo jest proces. To jest polityczne. Tak. Nie ma procesu na pewno. Nie może być procesu w tej sprawie, bo to nie jest wyborczy. Z całą pewnością na 100% jest to nie może. Jest to głupota. W ogóle nienawiść, jaką również działają konkurenci pana Gowina, działa stać, ale proszę panią, co do meritum? Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz, jest nagroda 500 000 funtów dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście. Po prostu nie wiedział, proszę sobie wyobrazić. Znaczy, wiedział albo nie wiedział, ja nie wiem, czy wiedział, ale istnieje ogromna możliwość, że nie wiedział. Jest nawet taka wypowiedź Himmlera, który zrobił tę słynną konferencję w Wannsee, która rozpoczęła Holokaust. On powiedział, kiedy zmęczony, powiedział do swojego adiutanta, zrobiłem coś strasznego. Ale imię Hitlera pozostanie nieskalane. Z czego można by wnioskować, że on po prostu nie raczył Hitlera o tym poinformować. Wie pani, przywódca kraju wie tylko to, co napiszą gazety, a w gazetach przecież o tym nie pisano. I to są... Ja rozumiem pana tok rozumowania, ale nie może rozumiem, ja skończę, po co pan te rzeczy przypomina. No bo to jest bardzo ciekawa rzecz, bo trzeba walczyć z kłamstwami, które się szerzy. I nie rozumiem, co szkodzi, że ja mówię bardzo ciekawą, interesującą rzecz, że istnieje ogromna szansa, nie wiem jak duża, że Adolf Hitler o tym nie wiedział. Otóż, powtarzam, jeszcze raz mówię, przywódca państwa wie tylko tyle, co jest w gazetach i to są, mówi mu rodzina i to są, mówi mu policja polityczna, ponieważ Hitler miał te w rękach całą policję polityczną, to mógł o tym nie wiedzieć. No niestety taka prawda istnieje, nie rozumiem, o co tu chodzi, bo co się dzieje, że... No właśnie ja nie rozumiem, o co tu chodzi, po co pan o tym mówi akurat w tym momencie. Nie teraz, w momencie naszej rozmowy. Ale to nie ja mówiłem, to ktoś wyciągnął moją wypowiedź sprzed 2 lat. To nie ja o tym mówiłem, naprawdę. Ale można się zawsze zdystansować.
zdiagnozować, od razu powiedzieć, nie będę o tym mówił, ponieważ to w ogóle nie ma teraz znaczenia. Jak ja powiedziałem pani, że nie będę mówił o gwałcie, bo to nie ma znaczenia, a jednak będzie mówił, prawda? Ale chwileczkę pan... Jak to? No. Mówi pan 2 tygodnie o gwałcie i nagle teraz ja mówię 2 tygodnie o gwałcie. Przejrzał pan na oczy i teraz ja będzie pan ja mówiłem o gwałcie? Nie, to mi znów ktoś wyciągnął mi z sprzed 25 Dobrze, lat. Dobrze, to no, porozmawiajmy o parlamencie europejskim. Jak pani potwornie kręci, proszę panią, naprawdę. No może nie potwornie, może się troszkę pomyliła, może nie od 2 tygodni, może od 10 dni. Nie, ale pani, to ja zapewniam panią, że nie mówiłem nic w żadnym gwałcie. Dobrze, dobrze, to przyjmijmy, że się pomyliłam, nie będę się o to spierać, to teraz porozmawiajmy o pana planach co do Parlamentu Europejskiego. Wiem, że o budynku parlamentu, w którym ma być burdel, znaczy, to był żart i nie będę o tym mówić. Budynku Komisji Europejskiej, tak. Był pan pytany o parlament, a później pan opowiedział o komisji. Dobrze, to nie ma znaczenia, ale tak naprawdę, jaki jest pana plan? Panie. Ograniczenia Unii Europejskiej, czy od razu doprowadzenia do tego, by to ciało zniknęło? Proszę panią, no, cały Parlament Europejski, gdyby chciał, nie może rozwiązać Unii Europejskiej, bo nie ma takich uprawnień. Parlament Europejski nic nie może robić. Parlament Europejski służy do przekupywania polityków ogromnymi pieniędzmi, żeby siedzieli cicho i popierali Unię Europejską i chwalili ją na wszystkie strony. To normalne przekupstwo. I jest wściekłość tych ludzi, że my nie tylko zajmujemy im miejsce i te pieniądze, ale jeszcze oprócz tego będziemy wykorzystali ten trybunę do atakowania Unii Europejskiej. To jest ta cała klasa. Nie powiem, zwróciłem tylko na Szwajcarię. 80% klasy politycznej szwajcarskiej chce wejść do Unii, chce Anschlussu. Natomiast 80% Szwajcarów w referendach, w rosnącą popularnością, się temu sprzeciwia. Dlaczego? Bo ta banda złodziei, ci politycy chcą kraść, a Szwajcarzy, którzy mają liczyć pieniądze, nie chcą być okradani. I to jest że Unia Europejska zmiana pod hasłem aferzyści wszystkich krajów łączcie się. Klasyczny, są to na ogół komuniści, są, prawda, maoiści, trockiści i inni tacy. I ich celem jest zahamowanie gospodarki europejskiej i światowej. I teraz ci ludzie, państwo zauważyli, że od 4 lat Unia Europejska nie robi nic. Nie robi nic. Wtedy były szczyty, co chwila tego nie robią nic. Co się stało? Szczyty są, ciągle są szczyty. Nie ma. Są lepsze i gorsze szczyty. Otóż nic się nie dzieje. Unia Europejska, poza zajmowaniem się wielkością spółek klozetowych i wędzeniem wędlin, nie robi nic. Dlaczego? No nie, na przykład ważny szczyt był w marcu. Nie chce się pani dowiedzieć? O sprawach energetycznych, chociażby. Nie chce się pani dowiedzieć, dlaczego Unia nic nie robi konkretnego? Mogę pani powiedzieć dlaczego. Bo oni liczyli, którzy chcieli zahamować rozwój gospodarczy całego świata, że cały świat podpisze protokół z Kioto i uda się im zahamować rozwój gospodarczy całej kuli ziemskiej. Tymczasem ku ich przerażeniu, nawet ten czarny, bo ten, znaczy ten czerwony w USA, bo on tak poskrobać to jest czerwony, prawda? Mimo że miał większość demokratów, mimo to część się tropnęła i USA nie uchwaliły Kioto, Chiny, Indie, Brazylia i tak dalej. W tej chwili wycofuje się Australia, wycofuje się Rosja, wycofuje się Japonia. Unia Europejska została sama ze swoim kretyńskim pomysłem zahamowania rozwoju całego świata. Ludzi trzeba rozstrzelać. No ale chyba to pan teraz żartuje. Nie będzie pan strzelał do nich. Mówiąc szczerze, za spisek, którego celem jest utajnione zahamowanie rozwoju całego świata, to jest pan spisek, ja pani to powiem. Parę lat... No nie, nie, nie przerywa, jak mówimy o tym. Ale jeśli mamy udział Unii, to mówmy oczywiście. Otóż jest kamera. Otóż, proszę państwa, parę lat temu, kiedy Polska miała objąć przewodnictwo w Unii Europejskiej, pojawił się tam nasz wiceminister i zebrał Polaków tam pracujących i powiedział, co właśnie Polska mogłaby zrobić, żeby błysnąć, żeby wszyscy wiedzieli, że Polska przewodniczy Unii. Wtedy nasz człowiek powiedział, że to może ogłośmy z katedra, że cała ta walka z globalnym ociepleniem to jest jedno wielkie oszustwo. Facet zdrętwiał, powiedział, zmienił temat, powiedział, że to jest absolutnie niemożliwe. Po czym wziął naszego człowieka do bufetu i powiedział mu tak, proszę zwrócić uwagę. Wojny krzyżowe nie były po to, żeby zdobyć Jerozolimę, tylko po to, żeby doprowadzić do przemian społecznych w Europie. On powiedział oczywiście temu człowiekowi, że nie znał się na wojnach krzyżowych, że wojna z globalnym ocieplением nie jest po to, żeby zwalczyć globalne ocieplenie, zresztą oczywiste dla każdego znać na klimatologii, tylko po to, żeby pewne tajne cele osiągnąć, a jakie są tajne? Zahamowanie rozwoju gospodarczego. Panie prezesie, teraz muszę zaingerować w pana wykład. Cudownie.
Ponieważ ja pytałam, co pan będzie robił w Parlamencie Europejskim? Demaskował tych czerwonych sukienkinów. Mają zwrócić uwagę, że to wszystko są komuniści, maoiści, trockiści. Praktycznie wszyscy ludzie. Ale mógł pan wymienić nazwiska? Nie, nie wymieni pan. Barroso, maoista, proszę bardzo. Pani baronowa Katarzyna Ashton of Abholland jest członkinią partii komunistycznej. Pan Herman van Rompuy, on w tej chwili udaje, Hadeka wystąpił z partii komunistycznej, ale jego siostra nadal jest z partii komunistycznej. Ale to słowo na S, to pan powtórzy o nich teraz? Sukinsyny, oczywiście. Czerwone sukinsyny, które się uparły tajny zahamować rozwój gospodarczy całego świata. To jest bardzo staranny, to jest taka spiskowa teoria dziejów, ale on akurat jest to ten spisek, który się prawie, że udał. Który się prawie, że udał, bardzo mało, aby się udał, proszę panią. Są spiski, które się udają, takie, które się nie udają. Na przykład Konstytucja 3 maja była spiskiem, który się udał, prawda? Ten się akurat nie udał. I... Prokuratura Europejska. Otóż, pan będzie tak. dążył do jej powołania. O nie, no ona to jest postanowione, tylko ci no złodzieje. Jest postanowione, ale jej nie ma. Ci złodzieje, którzy rządzą Unią od 5 lat, starają się, żeby nie powstała, ale podobno w tej chwili ma powstać 1 stycznia. Czyli mam nadzieję, że tych ludzi... Będzie pan tego pilnował, żeby powstała. Oczywiście, że będę... Bo to jest afera na gigantyczne pieniądze. Czyli w ogóle to instytucje europejskie mają znikać i w ogóle cała Unia Europejska, tak? Ale prokuratura... Europejska nie. Wie pani, kiedy była we Włoszech afera Mani Pulite, czyli ręce, czyste ręce, zaczęło się od tego, że prokurator generalny zdołał oskarżyć kilku ludzi i w ciągu tygodnia posypała się cała włoska partia polityczna. Jeżeli prokuratura europejska ujawni skalę przekrętów, które są w Unii Europejskiej, posypie się cała Unia. I to trzeba się zrobić. Wie pani, to trzeba liczyć na to, że... Ale pan podejrzewa, że są te przekręty, czy ma pan jakieś dowody? Ja nie podejrzewam. To komisarz spraw wewnętrznych Unii Europejskiej oświadcza, że tam znika 24 miliardy i to jest wierzchołek góry lodowej. Powiedziała ta przemiła pani. To jest wierzchołek. Państwo wiecie, ile tam się kradnie? No dobrze, i bez prokuratury europejskiej nie ma na to rady? Nie można pociągać do odpowiedzialności osób, które się dopuszczają niepraworządności? Nie ma, bo żaden organ Królestwa Belgii nie wejdzie na teren na teren Komisji Europejskiej, nie przeszuka tamtejszych komputerów, prawda? Czyli tam można kraść bezkarnie, tak? Na tym polegam. Powiedziałem, że to jest instytucja założona na zasadzie aferzyści w tych krajach włączy się. Podobnie zresztą jak trzecia Rzeczpospolita. Była założona przez pana generała Kiszczaka też na zasadzie takiej, żeby można było kraść, prawda? I bezpieka tutaj się robi, opanowuje różne instytucje, prawda? Zamiast dostać, bo my byśmy dawali naprawdę pieniądze, ale w gotówce. Natomiast bezpieka nie dostaje pieniędzy, ona się kradnie, prawda? No dobrze, a Polacy, którzy pracują w instytucjach europejskich, też kradną. Ja nie wiem, co to jest ich indywidualna sprawa. Natomiast dlaczego jest ich indywidualna, a jak pan mówi źle o Barroso, to nie jest jego indywidualna? Ja mówię, że pan Barroso kradnie. Pan Barroso nie robi tego dla pieniędzy, tylko dla idei. On to robi to, co robi, żeby zahamować rozwój gospodarczy. Na pieniądzach mu już nie zależy. Pani zrozumie, komuniści, maoiści, oni to są fanatycy. Oni to robią dla idei, rozumiem, nie dla pieniędzy. Ale też inne pan mówił o tych, którzy kradną. Więc, oczywiście. I to pana boli, prawda? Jestem absolutnie przekonany, że jeżeli te 900 miliardów, a tych 960 miliardów na przykład pięcioletce, prawda, jest wydawane, no to myślę tym swoim pieskom, te 10%, prawda, jak się robi zamówienie na filtr, coś tam, to 10% dla tego zamawia leci, więc 10% z 960 miliardów to jest 96 miliardów, które urzędnicy i politycy w jakiś sposób tam w formie łapówek załatwią, to chwała Bogu, że to zrobią, bo tak by się tam nie zmarnowało, bo jak wrzucą wszystko w te filtry, które nam szkodzą, to byłoby nieszczęście. Chcę pana zapytać, dlaczego nie wierzy pan w uczciwe wybory? Proszę panią, w każdych wyborach mamy przykłady, gdzie ludzie nam mówią, cała rodzina głosowała na pana, patrzymy do komisji, 0 głosów na pana. Dlatego będziecie robić zdjęcia, tak? Tak, otóż taka, będziemy robili zdjęcia kart wyborczych, zaznaczyłem takim przyczkiem, żeby było widać. Proszę państwa, trzeba zrobić jedną rzecz. I taka afera wychodzi tylko na jaw wtedy, kiedy jest 0 głosów w komisji. Bo jeżeli głosowało na nas 50 osób, a jest 5 głosów, to każdy z tych 50 myśli, że to jego 5 głosów, prawda? A 45 nam skasowano. Wystarczy postawić krzyżyk przy drugiej i karta jest nieważna. Na Mazowszu przecież był przekręt i komisja nic nie zrobiła, komisja wyborcza. Byśmy wykryli aferę z PSL-em na Mazowszu i nic nie zrobiono w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję, do zobaczenia przy urnach.